Dzień dobry, Marlena Nowakowska. Zaczynamy rozmowę niezależną, a dzisiaj w studio witam pana Adama Andruszkiewicza, wiceministra cyfryzacji Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie, kłaniam się. Panie ministrze, w sobotę stołecznymi ulicami przeszedł Marsz Tysiąca Tług. Nie zabrakło znanych m.in. z mediów sędziów, m.in. oczywiście pani Małgorzata Gersdorf, Igor Tuleja czy Paweł Juszczyszyn. W tłumie widzieliśmy również przedstawicieli środowisk LGBT, a także opozycji. Czy przyglądał się pan temu wydarzeniu i w ogóle jakie wnioski nasuwają się? No, kolejne marginalne wydarzenie de facto opozycji w Polsce. Marginalne dlatego, że ja zawsze podkreślam, Polacy, kiedy czują, że jest jakieś zagrożenie realne, w historii to obserwowaliśmy, to są w stanie masowo się organizować, czego dowodem chociażby były manifestacje opozycji solidarnościowej, kiedy do Solidarności należały miliony Polaków, tak? Bo wtedy naprawdę mieliśmy sytuację taką, że trzeba było o tą wolność walczyć. Dzisiaj Polacy w swojej masie jako naród, jako społeczeństwo bardzo mądre zresztą, doskonale wiedzą, że nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zagrożenia wolności, demokrację mamy, ona de facto jest... walczą środowiska sędziowskie, a raczej pewna grupa tych środowisk, bo to nie zdecydowanie, zdecydowanie walczą przede wszystkim, dobrze, pani, ja to sama zauważyłam, zresztą też widziałam takiego tweeta, w którym było wyartykułowane bardzo jasne, że skrajna mniejszość tak naprawdę prawników wzięła udział w tym marszu tego tysiąca tuk, jak to nazywano, duża mniejszość, więc widać, że pozostali prawnicy raczej nie zgadzają się z tą walką, która jest prowadzona przez tą nadzwyczajną kastę, no walczą o swoje przywileje, walczą o to, żeby sądzić samych siebie, walczą o to, żeby zachować swoje po prostu jakby bezkarne działania, tak? No bo przecież pamiętamy, że sędziowie, którzy kradli na przykład, byli często przez swoich kolegów po fachu uniewinniani potem i nie można było w żaden sposób rozliczyć. Walczą o to, żeby to się nie zmieniło, żeby było tak, jak było, mówiąc wprost. No i tutaj nie ma co się dziwić, dlatego że naprawdę sędziowie w Polsce tą nadzwyczajną kastą stali się, po prostu stali się. Nie tylko chodzi o pieniądze, ale również o te przywileje, chociaż był brak możliwości rozliczenia. Toga jest jak fartuszek w przedszkolu, twierdzi profesor Gersdorf. Jednak innego zdania był m.in. sędzia Iwulski w 2009 roku, który podkreślał wtedy ważność i podniosłość stroju sędziowskiego. Panie ministrze, co się zmieniło? No cóż, ciekawe porównanie pani Gersdorf własnego środowiska do przedszkola. Natomiast mi się wydaje, że zdecydowanie nie należy lekceważyć noszenia togi na manifestacjach politycznych. Toga ma być tym strojem, który no, daje pewną taką podniosłość sędziom, ale pokazuje, że sędzia jest wtedy no, w swojej pracy, jest na tej służbie sędziowskiej, ale tylko wtedy, kiedy orzeka, kiedy pracuje w sądzie. Natomiast ja nie słyszałem takich przypadków wcześniej, żeby sędziowie nakładali togi na manifestacje polityczne. To była manifestacja polityczna de facto, chociaż sędziowie mogą mówić co innego. No, ale widzieliśmy tam polityków opozycji, więc skoro są politycy opozycji, skoro są krytykowane ustawy, które przyjmuje demokratycznie wybrany parlament, przecież tak, bo tak zostaliśmy wybrani w demokratycznych wyborach, no to czym innym to jest, jak właśnie jak manifestacją polityczną. Także tutaj zdecydowanie ta toga została nadużyta i wydaje mi się też, że niebezpiecznym z kolei precedensem było również zaangażowanie tych prawników i sędziów z zagranicy, taki de facto przyjazd do Polski, bo ja sobie do tej pory raczej nie wyobrażałem, żebyśmy jako Polacy ingerowali w proces ustawodawczy w innych państwach, natomiast to się dzieje przeciwko nam dzisiaj. W mediach pojawia się wiele takich informacji, że tą brzegową datą może być kwiecień, czyli koniec kadencji i odejście pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Myśli pan, że właśnie o to tutaj chodzi w tych protestach, o pewnym zamieszaniu? No być może tak, na pewno środowiska sędziowskie boją się, że odejście pani Gersdorf zostanie, spowoduje, że no ta walka ich opozycyjna taka zostanie nieco osłabiona. Ja z kolei wiążę swoje nadzieje tym, że jeśli będzie zmiana na stanowisku pierwszego prezesa, tudzież pierwszej prezes Sądu Najwyższego, no to wrócimy do normalności. Wrócimy do normalności polegającej na tym, że Sąd Najwyższy zajmuje się orzekaniem spraw, do których został powołany konstytucyjnie, a nie zajmowanie się stricte polityką, no bo pani Gersdorf z polityką też się zajmuje, polubiła media, polubiła wypowiedzi medialne, stała się trochę taką celebrytką nawet, tak, medialną, polityczną de facto. No i to powoduje, że niektórzy te życie, mam wrażenie, polubili troszeczkę. To świetło kamer właśnie, te wypowiedzi, ten poklask, tak, ale naprawdę sędziowie nie od tego są. Panie ministrze, zmieńmy więc temat. Delegacja Komisji Weneckiej w czwartek przyjechała do Warszawy na dwudniowe rozmowy w związku z przygotowaniem opinii na temat nowelizacji, między innymi chodzi o prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. O wydanie takiej opinii zwrócił się
marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak pan ocenia to wydarzenie, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu? No zdecydowanie pan Grodzki tutaj chyba patrząc w lustro widzi Napoleona, trochę przeszacował sam siebie, tak? Jest marszałkiem Senatu bardzo słabym, wybranym taką kruchą większością, marionetkowym moim zdaniem zależnym od Platformy Obywatelskiej, od władz Platformy Obywatelskiej. Zaczyna sobie coraz więcej pozwalać, zaczyna prowadzić politykę zagraniczną, rozmawiać z obcymi instytucjami na temat właśnie procesu ustawodawczego i legislacji w państwie polskim. To jest państwo niezależnym, suwerennym, przypominam. No i przekroczył swoje uprawnienia, chyba nawet być może złamał konstytucję, dlatego że nie miał żadnych podstaw prawnych do tego, żeby zapraszać jakiekolwiek organy międzynarodowe, zagraniczne do Polski, aby właśnie z nimi omawiać proces ustawodawczy. Tutaj się wydaje zdecydowanie, że należałoby rozpocząć analizę, czy nie podlega to pod Trybunał Stanu po prostu dla pana Grodzkiego. I pan Grodzki raczej zamiast właśnie taką politykę prowadzić, zamiast skarżyć się na Polskę, zamiast donosić obcym na naszą kochaną ojczyznę, powinien raczej wytłumaczyć się z tych kopert, które tam za nim w tle ciągle funkcjonują w wielu mediach, w wielu przekazach i no mamy kolejnych świadków, którzy właśnie twierdzą, że pan Grodzki przyjmował łapówki. Więc ja bym na jego miejscu raczej to wyjaśnił, niż zajmował się polityką międzynarodową. Wróćmy jednak jeszcze do tej Komisji Weneckiej, bo co ciekawe, Komisja nie skończyła jeszcze wizyty, a już wtedy wypłynęła ocena Rady Europy. Jak to tłumaczyć i o czym to świadczy? Ustawka, pani redaktor. No, klasyczna ustawka, czyli... Czyli ta opinia była wcześniej przygotowana, pana zdaniem? No, moim zdaniem tak. To znaczy, to wszystko było robione pod tezę. No, ten taki teatrum, teatrzyk, żeby tutaj tą Komisję Wenecką ściągnąć, gdzie płakali jeszcze, że nie dostali samochodów od polskiego państwa, jak tutaj przyjechali do Warszawy, no to co mieliśmy? Całe samochody, nie wiem, jedzenie im dawać, catering. No, chcieli, no to przyjechali na zaproszenie pana Grodzkiego. Jak rozumiem, no to niech pan Grodzki im organizuje wszystko, tak, jako marszałek Senatu. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie i rozmawiając tak stricte prawnie, merytorycznie, no to zdecydowanie wygląda na to, że to była po prostu ustawka polegająca na tym, że Komisja Wenecka miała niby tutaj rozmawiać czy obradować, natomiast pod z góry określoną tezę. Znaczy wyrok był znany de facto wcześniej. Było wiadomo, że Komisja Wenecka bardzo mocno zaatakuje polską reformę sądownictwa. Pewnie z wyniku też podszeptów oczywiście tutaj opozycji totalnej w Polsce. Czyli dzisiaj mamy, panie redaktor, z naszej rozmowy wynika znowu powrót do tej koncepcji ulica i zagranica. Czyli z jednej strony protesty uliczne, z drugiej strony donoszenie na Polskę za granicą. No właśnie, bo warto też zaznaczyć, że to nie była pierwsza wizyta w Brukseli marszałka Grodzkiego. Myśli pan, że właśnie marszałek Senatu próbuje uprawiać jakąś samodzielną politykę zagraniczną? No jasne, że tak. Zresztą spójrzmy na gości, których przyjmuje pan marszałek Senatu, ambasadorów różnych z państw, w tym między innymi z Rosji, tak, gdzie rozmawia z nimi nie wiadomo o czym też do końca. Tuż po skandalicznych, przypomnijmy, słowach tak, Putina na temat tak, Polski. Tak, tak, dokładnie, gdzie no, raczej my jako państwo polskie pokazujemy, że rozmowa z Rosją musi się odbywać na zupełnie innych zasadach, bo Rosja dzisiaj na nas pluje. Pluje na nas de facto, a pan Grodzki gości pan ambasadora, pewnie tutaj go honoruje, pewne zaszczyty mu wystawia, no co powoduje, że rozgrywa Polskę de facto dzisiaj z Putinem. Razem Grodzki, może podświadomie lub nie, nie wiem, rozgrywa Polskę po prostu robiąc takie gesty, na które Rosja dzisiaj nie zasługuje, dlatego że nas opluwa. Natomiast kłamie bezczelnie, że my braliśmy udział jako sprawcy II wojny światowej, a nie jako ofiary. Przecież wszyscy wiemy, że byliśmy ofiarami. Natomiast też z kolei kolejna wypowiedź pana Grodzkiego, który powiedział, że wypłata środków unijnych ma być uzależniona od tak zwanej polityki praworządności, czy dane państwo jest tak zwane praworządne. Co za tym się kryje? Nie do końca my wiemy. Obawiam się, że to praworządność po prostu będzie polegała na tym, że te państwa, których rządy będą silne, niezależne, tak jak dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, będą mogły mieć problemy z tego powodu, no bo taki pan Grodzki lub taki pan Schetyna lub pan Budka będzie na Polskę donosił. Na koniec poruszmy jeszcze kwestie wyborów prezydenckie, które już zbliżają się, można powiedzieć, wielkimi krokami. Czy pana zdaniem na ten moment ktoś zagraża prezydentowi Dudzie, aby sięgnął po drugą kadencję? No, pani redaktor, ja bym chciał, żeby nikt nie zagrażał, ale z drugiej strony zaś pamiętam przyczyny porażki Komorowskiego. Ja, broń Boże, nie porównuję pana prezydenta Andrzeja Dudy do pana Komorowskiego, bo to jest zupełnie nie ta liga, tak? No, inna liga w ogóle zarządzania państwem, reprezentowania przede wszystkim Polski na arenie międzynarodowej. To prawda, ale wtedy również sondaże wskazywały nawet na zwycięstwo w pierwszej turze. Tak, więc zawsze ta pokora i praca, zresztą my jako chrześcijanie również musimy mieć w sobie pokorę, a nie pychę, więc to jest fundament dla nas. Ale ja patrząc na pana prezydenta Andrzeja Dudę, no to ostatnio też rozmawialiśmy w Pałacu Prezydenckim, to u niego ja nie widzę takiej pychy, tak? Wręcz odwrotnie. Właśnie jest ta pokora, jest chęć do pracy, jest chęć spotkań z Polakami, rozmowy. Dlatego pomimo tego, że jestem po cichu w miarę spokojny o to, że wygramy te wybory prezydenckie, to jednak mimo
mimo wszystko trzeba mobilizować wszystkich do dużego wysiłku, zwłaszcza no, kluby Gazety Polskiej, czyli fundament Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, ten najbardziej idowy, do tej ciężkiej pracy w kampanii, żebyśmy wszyscy wspólnie wygrali, żeby nie daj Panie Boże nie podejść do sprawy na tej zasadzie, a wybory wygrane, więc można siedzieć i w domu świętować. Nie, nie, najpierw wygrajmy, potem świętujmy. Panie ministrze, chciałabym jeszcze nawiązać właśnie w tym kontekście do Platformy Obywatelskiej, no bo kampania ruszy lada moment pełną parą, można powiedzieć. Tymczasem Platforma chyba zajmuje się bardziej takimi wewnętrznymi potyczkami, bo mamy batalię o ten stołek szefa partii. No i o czym to świadczy, jeśli właśnie chodzi o prognozy na wybory prezydenckich? No są takie utyskiwania w kuluarach sejmowych właśnie, że pani Kidawa podobno się żali, że została sama na tym placu boju, że nikt jej tam nie wspiera w środku. No tacy są dżentelmeni w Platformie, że kobiety wystawili, a sami gdzieś tam walczą o swoje stołeczki. Natomiast ja nie będę udawał smutnego z powodu tego, że Platforma się sypie, pani redaktor, że tam wewnętrzne są wojny. Ja życzę Platformie, szczerze mówiąc, bardzo mocno rozpadu, to żeby się oni tam podzielili najlepiej, dlatego że Platforma jest opcją szkodliwą dla państwa polskiego, a jeśli ktoś szkodzi Polsce, to lepiej, żeby nie funkcjonował za mocno w polskim parlamencie. A wydaje się, mówiąc wprost, że raczej Platforma chyba machnęła ręką na wybory prezydenckie, bo rzeczywiście jest tak, jak pani redaktor mówiła, że skupili się wyłącznie na tej walce wewnętrznej o te wpływy. Wspomniał pan, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska pozostała trochę sama. Co ciekawe, dzisiaj wprost informuje, że Grzegorz Schetyna ma blokować pieniądze na kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Takie tarcia na linii Małgorzata Kidawa-Błońska a Grzegorz Schetyna słyszymy już od dłuższego czasu. Czy jakiś kryzys w Platformie wysuwa się naprzód? No, Platforma jest od dłuższego czasu w kryzysie. To mocno widać. Tam jest ta frakcja. Ja zawsze z tego śmiech słyszę, tę frakcję młodych, no bo ja nikomu wieku nie wypominam i każdy ma taki wiek, jak się, na ile się czuje, jak my to mówimy, tak? Nawet jak ktoś ma 70 lat, czuje się młodo, to niech mówi, że jest młody, ale ta frakcja młodych z Borysą Budką na czele, tak? No to podobno bardzo mocno walczy dzisiaj z Grzegorzem Schetyną gdzieś tam pod stołem, tak? W tym podstoliku takim politycznym. No i to będziemy obserwować. No cóż, mi się wydaje, że Platforma autentycznie w tym kryzysie jest. Nie wiem, czy szybko z niego wyjdzie, dlatego że jeśli przegra wybory prezydenckie, a my wszyscy pracujemy na to, żeby przegrała, no to wydaje mi się, że Platformie autentycznie również może grozić rozpad. Pytanie, co zrobi Tusk, który tam gdzieś się czai z tyłu, z tylnego fotela, obserwuje to wszystko. Stary polityczny lis, który raczej niestety, ale dalej będzie mieszał. I na koniec, co z Szymonem Hołownią? Czy ta postać może namieszać w nadchodzących wyborach? To jest taki produkt medialno-polityczny, nawet nie polityczny, bardziej medialny. Ja zresztą nie uważam go za polityka, nie widziałem żadnych jego osiągnięć politycznych w tym zakresie. To jest taki konstrukt, moim zdaniem, obliczony na to, że przejmie część głosów takich centroprawicowych, a później pewnie w jakiś sposób je przekaże dla pani Kidawy-Błońskiej, jeśli doszłoby do drugiej tury, chociaż mówię, lepiej, żeby jej nie było, żebyśmy wygrali w pierwszej. Natomiast pani redaktor, no pani pracuje w mediach, doskonale się na tym zna. Ja też jestem akurat po specjalizacji medialnej, obserwuję media, również w ramach swojej pracy zawodowej. Niektóre portale wręcz codziennie ostentacyjnie promują pana Hołownię. Ja czekam na newsa, kiedy pan Hołownia zje śniadanie na przykład, tak? Bo co nie powie pan Hołownia, wrzuca się coś zrzucane na jedynki medialne. No to jest ciekawe, no bo człowiek bez żadnego zaplecza, bez żadnego doświadczenia politycznego zgłasza swój akces w wyborach, nie jest nawet jeszcze zarejestrowany kandydat, bo takiej możliwości prawnej jeszcze nie ma, a już jest wszędzie w mediach. No to pokazuje, że ktoś za nim stoi. Ktoś bardzo wpływowy, obserwujmy to i nie ufajmy takim ludziom. I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję pani Natko, dziękuję państwu. Państwu również dziękuję i przypominam, że naszym gościem był dzisiaj Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji. Ja się z państwem żegnam, ale oczywiście zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków Rozmowy Niezależnej. Do zobaczenia.